Nie wiesz, o czym rozmawiać? To zdarza się każdemu. Czasem milczenie w rozmowie bywa krępujące, zwłaszcza gdy chcesz zrobić dobre wrażenie lub lepiej poznać drugą osobę. Na szczęście istnieją sprawdzone sposoby na to, by podtrzymać rozmowę i uniknąć niezręcznych chwil ciszy. W tym artykule pokażę Ci 7 pomysłów, które zawsze działają, niezależnie od tego, z kim rozmawiasz. Pierwszym pomysłem jest zadawanie pytań otwartych. Zamiast pytać, lubisz kawę, zapytaj, jaką kawę najchętniej wybierasz i dlaczego? Pytania otwarte zmuszają do rozwinięcia wypowiedzi, co daje rozmówcy przestrzeń do podzielenia się swoimi myślami. Ludzie lubią mówić o sobie, więc takie pytania pomagają zbudować bliższą relację. Pamiętaj, aby uważnie słuchać odpowiedzi, bo to kolejny klucz do utrzymania rozmowy. Drugi sposób to odniesienie się do wspólnego otoczenia. Jeśli siedzicie w kawiarni, możesz zauważyć coś ciekawego w wystroju wnętrza i zapytać, czy podoba się rozmówcy. Może to być także pogoda, koncert, na którym się spotkaliście, albo inne wydarzenie. Wspólne doświadczenia są świetnym punktem wyjścia do rozmowy, bo macie już coś, co was łączy, nawet jeśli dopiero się poznaliście. Kolejnym pomysłem jest dzielenie się anegdotami lub zabawnymi historiami. Nie musisz być świetnym gawędziarzem, żeby opowiedzieć coś interesującego. Wystarczy, że przypomnisz sobie coś, co ostatnio cię rozbawiło albo zaskoczyło. Na przykład możesz wspomnieć o tym, jak próbowałeś nowego przepisu i coś poszło nie tak. Takie historie nie tylko wprowadzą lekki klimat do rozmowy, ale też pokażą twoje poczucie humoru. Czwarty sposób to okazywanie szczerego zainteresowania pasjami i zainteresowaniami drugiej osoby. Możesz zapytać, co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie? Albo jakie książki czy filmy ostatnio zrobiły na tobie wrażenie? Jeśli rozmówca podzieli się czymś, co go pasjonuje, twoje zadanie to pokazać, że naprawdę cię to interesuje. Nawet jeśli nie znasz tematu, możesz dopytywać, jak to działa? Albo od kiedy się tym zajmujesz? To pokazuje, że jesteś zaangażowany i chcesz lepiej poznać tę osobę. Piąty pomysł to humor. Jeśli sytuacja na to pozwala, postaraj się wpleść w rozmowę żart lub lekką uwagę. Humor pomaga rozluźnić atmosferę i sprawia, że rozmówca czuje się swobodniej. Ważne jest jednak, aby dostosować rodzaj żartów do osoby, z którą rozmawiasz. Nie każdy lubi sarkazm, więc wybieraj takie komentarze, które są bezpieczne i nie urażą nikogo. Szósty sposób to mówienie o bieżących wydarzeniach. Może to być ciekawa wiadomość, nowy film w kinie albo popularny temat, który jest aktualnie na czasie. Nawet coś tak prostego jak usłyszałeś o tym nowym serialu, który wszyscy oglądają? Może być świetnym punktem wyjścia do rozmowy. Ludzie często mają swoje opinie na temat popularnych tematów, więc możesz zacząć rozmowę od podzielenia się swoją i zapytać o zdanie rozmówcy. Siódmy i ostatni pomysł to wykorzystanie magicznego pytania, co u ciebie słychać. To pytanie jest na pozór proste, ale daje rozmówcy przestrzeń do podzielenia się tym, co jest dla niego aktualnie ważne. Może to być coś z pracy, życia osobistego albo po prostu codzienne sprawy. Twoim zadaniem jest aktywne słuchanie i dopytywanie, jeśli rozmówca podzieli się czymś interesującym. Warto pamiętać, że kluczem do utrzymania dobrej rozmowy jest autentyczność. Nie musisz na siłę wymyślać tematów ani starać się za bardzo. Najważniejsze to być obecnym w rozmowie i okazywać szczere zainteresowanie drugą osobą. Jeśli coś cię zaskoczy albo wzbudzi twoją ciekawość, po prostu powiedz o tym. Rozmowa to wymiana myśli, więc równie ważne, co zadawanie pytań, jest dzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Jeśli zdarzy ci się chwila ciszy, nie panikuj. Cisza w rozmowie jest naturalna i nie zawsze trzeba ją wypełniać słowami. Daj sobie i rozmówcy chwilę, by pomyśleć, a potem wróć do jednego z tych sprawdzonych pomysłów. Rozmawianie to umiejętność, którą można doskonalić. Im częściej będziesz ćwiczyć, tym łatwiej będzie ci podtrzymać rozmowę w każdej sytuacji. Pamiętaj, że każda rozmowa to szansa na zbudowanie relacji. Niezależnie od tego, czy rozmawiasz z przyjacielem, współpracownikiem czy kimś, kogo dopiero poznałeś, te 7 sposobów pomoże ci być pewnym siebie i sprawić, że rozmowa będzie przyjemna dla obu stron. Zacznij stosować te pomysły już dziś, a zobaczysz, jak łatwo można rozmawiać z każdym, niezależnie od sytuacji.